Legenda o Tristanie i Izoldzie zaliczana jest do legend arturiańskich. Znana była w wersji pisemnej już w XII wieku, a wcześniej przekazywało się ją ustnie. Francuski pisarz Joseph Bédier postanowił stworzyć jej pełną i skonsolidowaną wersję książkową w 1900 roku pod tytułem Dzieje Tristana i Izoldy. Już na samym początku powieści pojawia się ogromny spoiler, który mówi nam, że główni bohaterowie umrą na końcu historii. Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie Królowej. Słuchajcie, w jaki sposób w wielkiej radości i w wielkiej żałobie miłowali się, później zasię pomarli w tym samym dniu. On przez nią, ona przez niego. Taki zabieg narracyjny jest charakterystyczny dla trubadurów i truwerów, czyli średniowiecznych francuskich poetów. Po tym wstępie rozpoczyna się właściwa opowieść. Dzieciństwo Tristana. Dowiadujemy się, że akcja dzieje się za panowania króla Marka w królestwie Cornwalii. Na pomoc w walce z nieprzyjaciółmi przybywa mu Riwallen, król ziemi lońskiej. W nagrodę otrzymuje on rękę siostry Marka, pięknej Blancheflor. Pojął ją za żonę w klasztorze tyntagielskim. Wkrótce po tym dowiedział się, że Duke Morgan plądruje jego ziemię, więc był zmuszony zostawić ciężarną żonę i ruszyć w bój. Zostawia lubą pod opieką marszałka Rohauta, zwanego Dzierżącym Słowo. Riwallen niestety ginie w boju, a królowa wkrótce po otrzymaniu tych wieści rodzi syna i nazywa go Tristan, umierając z żalu przy porodzie. Etymologia imienia Tristan często błędnie kojarzona jest z łacińskim tristis, oznaczającym smutek, co też zostało zawarte w powieści. Blanchefleur w ostatnich słowach mówi do syna, że więc przybyłeś na ziemię przez smutek, imię twoje będzie Tristan. Rohaut przygarnął sierotę i żeby nie zginął z ręki Duke'a Morgana, uznał go za własnego syna. Gdy chłopiec skończył 7 lat, przeszedł pod opiekę koniuszego Gorvenala, który nauczył go sztuki rycerskiej i wszystkich cnót związanych z nią. Chłopiec wyrósł na silnego mężczyznę, lecz pewnego dnia norwescy kupcy zwabili go na swój statek, a następnie porwali. W pewnym momencie podczas podróży rozpętał się sztorm. Marynarze pomyśleli, że to kara za porwanie Tristana, więc wypuścili go w czółnie. W tym samym momencie sztormy ustały. Bohater znalazł się na piaszczystej plaży Korwali, tęskniąc za domem. Ale wtem usłyszał odgłos rogu łowieckiego. Dostrzegł myśliwych, sforę psów i jelenia, gotowego do skórowania. Tristan zauważył, że łowczy w brutalny i amatorski sposób próbuje oprawić zwierzę, więc się temu sprzeciwił. Pokazał, jak powinno się oprawiać jelenia w pięknym stylu i ku zdziwieniu wszystkich myśliwych idealnie zajął się zwierzęciem. Spytany o pochodzenie przedstawił się jako syn kupca z Loni, tak dla bezpieczeństwa. Myśliwi postanowili zaprowadzić go do swojego pana, króla Marka, który władał zamkiem Tyntagiel. Wtedy jeszcze Tristan nie wiedział, że jest jego spadkobiercą. Pokazał myśliwym, jak powinno się uroczyście chodzić parami i jak użyć fanfar, aby pięknie się prezentować. Gdy król Marek wszystko to zobaczył, bardzo się zdziwił i zachwycił, więc postanowił zaprosić Tristana na wieczerze. Podczas uczty chłopak pięknie zaśpiewał i zagrał na harfie, jeszcze bardziej zachwycając całe środowisko. Król Marek zaproponował mu posadę myśliwego i lennika na dworze. Tristan zgodził się i przez kolejne 3 lata służył nowemu panu. W tym czasie obaj bardzo się zaprzyjaźnili. Pewnego dnia do zamku przybył Rohaut w poszukiwaniu Tristana. Pokazał królowi Markowi karbunku, czyli kamień szlachetny, będący rubinem albo granatem, który Blancheflor otrzymała na swoim ślubie. Był to dowód na to, że Tristan jest synem Riwallena i Blancheflor, a król Marek jest jego wujkiem. Po krótkiej rozmowie Rohaut poinformował, że ziemie Tristana pustoszone są przez Duke'a Morgana, więc cała zgraja zebrała się, żeby wyruszyć na wojnę, aby Lończyk mógł odzyskać swoje dziedzictwo i pomścić ojca. Tristan w końcu zabił Morgana i odzyskał swoje ziemie, jednak oddał je w panowanie Rohauta, zdając sobie sprawę, że jego obowiązkiem jest służyć królowi Markowi wraz z Gorvenalem. Morhout z Irlandii. Po powrocie z wojny Tristan zastaje króla Marka w żałobie. Okazało się, że irlandzki władca ma zamiar zaatakować Kornwalię, jeżeli Marek nie złoży mu okupu w postaci 300 losowych młodzieńców i 300 losowych dziewcząt w wieku 15 lat. Zobowiązały go do tego pradawne traktaty. Król Irlandii postanowił wysłać poharacz olbrzymiego i niepokonanego Morhouta, który był szwagrem władcy. Ten zażądał 600 niewolników, ale powiedział, że Kornwalczycy mogą uniknąć zapłaty, jeżeli ktoś go pokona w pojedynku na wyspie Świętego Samsona.
Do walki zgłosił się Tristan. Wkrótce popłynęli oni na wyspę, zostawiając tylko jedną barkę do powrotu. Tristan postanowił nie przywiązywać swojej barki, gdyż z tego boju tylko jeden powróci żywy. Starcie było niezwykle zaciekłe i zdawało się, że Morholt zwycięży. Nikt nie widział walki, ale skończyła się ona wygraną Tristana oczywiście, który powrócił do Cornwalli z barką przeciwnika. Chłopak upewnił towarzyszy Irlandczyka, iż walczył on dzielnie. Oddał im jako haracz swój wyszczerbiony miecz, informując, iż kawałek brzeszczotu tkwi w czaszce Morholta. Po licznych wiwatach na cześć bohatera Cornwalli okazuje się, że odniósł on poważne rany, przez co mdleje na rękach wuja. Ciało Morholta zostało odesłane do Wysefortu w Irlandii. Tam jego siostrzenica Izolda Jasnowłosa wydobyła z jego głowy kawałek miecza od jego zabójcy i schowała w szkatułce z kości słoniowej, przysięgając zemstę na Tristanie. Tymczasem umierający Tristan zdał sobie sprawę, że ostrze Morholta było zatrute, przez co jego rany powodowały okropny smród. Przeniesiono go do domku na plaży, aby tam oddał ducha w spokoju. Ostatnim jego życzeniem było puszczenie go w morze na barce bez wioseł i żagli, z samą tylko lutnią. Po 7 dniach żeglugi Tristan nie umarł, za to dotarł do brzegów portu Wysefort, gdzie zaopiekowała się nim nieświadoma jego tożsamości Izolda Jasnowłosa, siostrzenica Morholta. Udało się jej go uzdrowić, gdyż jako jedyna świadoma cudownych kordiałów mogła ocalić Tristana. Gdy chłopiec zdał sobie sprawę, że znajduje się w Irlandii, skłamał, że jest lutnistą płynącym do Hiszpanii, którego statek napadli piraci. Gdy minęło 40 dni, był już całkowicie zdrowy, więc postanowił uciec z powrotem do Cornwalli. Szukanie pięknej o złotych włosach. Wśród baronów byli tacy, którzy nienawidzili Tristana za jego męstwo. Zwali się Andret, Gwenelon Gondoin i Deon Aelen. Andret był również siostrzeńcem króla. Postanowili oni podjudzić całą kornwalską szlachtę przeciw chłopakowi. Nie chcieli, żeby Marek zapisał swojemu odnalezionemu niedawno siostrzeńcowi ziemię, dlatego zaczęli rozpuszczać plotki, że Tristan przeżył walkę z Morholtem wyłącznie dlatego, że jest czarnoksiężnikiem. Baronowie zaczęli także namawiać Marka, aby wziął sobie żonę i spłodził z nią potomka. Tristan również na to nalegał. Marek nie chciał żony i zastanawiał się, gdzie znaleźć córkę króla tak daleką i niedostępną, aby mógł udać, ale udać tylko, że pragnę jej za żonę. Wtedy to po 14 dniach, czyli w dzień, kiedy król obiecał podjąć decyzję, przez jego okno w pałacu wleciały dwie jaskółki. Jedna z nich wypuściła z dzioba długi, cienki i jasny jak promienie słońca kobiecy włos. Wtedy król Marek wpadł na sprytny plan. Pochwycił włos, zebrał baronów i zapowiedział, iż weźmie ślub jedynie z tą kobietą, do której należy ten ów jasny włos. Baronowie byli wściekli, gdy zorientowali się, że król z nich drwi i pomyśleli, że całemu temu pomysłowi winny jest Tristan. Ten jednak, widząc włos, przypomniał sobie o pięknej jasnowłosej kobiecie, która uratowała go wtedy w Wysefort, więc postanowił, że odnajdzie wybrankę dla króla. Nie powiedział jednak, jak ją znajdzie, ale dla wuja gotów był podjąć taką próbę. Następnie przygotował statek, wziął ze sobą Gorvenala i 100 rycerzy przebranych w kupieckie szaty. Cała grupa wyruszyła do Irlandii, gdzie w tym czasie król tego państwa nakazał, aby wieszać na widłach wszystkich kornwalskich żeglarzy. Tristan przekonująco udawał kupca, więc był bezpieczny, ale jego towarzysze zdawali się być znacznie słabszymi aktorami. Pewnego dnia podczas poszukiwań złotowłosej Tristan usłyszał ryk przerażającej bestii. Dowiedział się, że potwór co dzień wypełza z jamy i podchodząc do bramy miasta czekał, aż wyda się mu dziewicę na pożarcie. Za zabicie smoka była nagroda w postaci ręki córki króla, Izoldy. W starciu z potworem zginęło już 20 rycerzy. Bohater ruszył więc po swoją zbroję i udał się do jaskini potwora. Minął 5 uciekających wojów. Zatrzymał jednego z nich, czerwonowłosego, i zapytał go o leże bestii. Następnie udał się na miejsce, stoczył zacięty pojedynek z potworem, stracił konia i zbroję, ale w końcu pokonał smoka, przecinając mu serce na pół. Odciął mu język jako dowód, że zabił bestię i ruszył nad jezioro, żeby oczyścić gardło z gryzącego dymu. Nie zdążył jednak napić się wody, gdyż upadł. Przez dym zjadł potwora, który zatruł mu umysł. Okazało się, że czerwonowłosy rycerz, którego Trista mijał po drodze do jaskini smoka, był kasztelanem irlandzkiego króla, który starał się o rękę księżniczki Izoldy. Zwał się on Egain Geren Rudy. Próbował wielokrotnie zabić smoka, ale zawsze przerażony rezygnował w ostatniej chwili. Tym razem wraz z 4 kompanami postanowił podejść bliżej jamy i zobaczył martwą bestię. Pomyślał, że zwycięzca umarł gdzieś po walce, więc odciął stworowi łeb i zaniósł go do króla jako dowód swojego męstwa. Król nie wierzył, że taki tchórz mógłby pokonać smoka, ale postanowił dotrzymać słowa i oddać rękę księżniczki zabójcy potwora. Zwołał zebranie na 3 dni później, gdzie Egain Geren miał okazać dowód swojej odwagi baronom. Izolda najpierw wybuchnęła
śmiechem na wieść, że ma zostać żoną rudego tchórza, ale później zaczęła płakać z żalu. Nazajutrz zdecydowała, że przeprowadzi własne śledztwo. Wraz ze sługą Perenisem i służącą Brankien ruszyła do leża smoka. Znalazła tam martwego konia i ślady kopyt. Po okuciu i narzucie na siodło domyśliła się, że bestię zabił cudzoziemiec. W końcu Brangien znalazła także nieprzytomnego Tristana i cała trójka zaniosła go do matki Izoldy. Gdy tak go rozbierała, zobaczyła, że w spodniach ma schowany smoczy język. Ocuciła lekami Tristana i poprosiła go, aby udowodnił, że jest zabójcą smoka, żeby jej córka nie musiała wychodzić za rudego. Następnego dnia Izolda przyrządziła chłopakowi kąpiel, namaściła go balsamami i wyczyściła zbroję. Dostrzegła wtedy wyszczerbiony miecz, więc przyłożyła odłamek, który znalazł się w ciele Morhouta, do ostrza i okazało się, że Irlandczyk zginął z tej właśnie broni. Wściekła Izolda pochwyciła miecz i zagroziła, że zabije Tristana. Ten był zbyt słaby, żeby się bronić, więc zaargumentował, że kobieta już dwa razy uratowała mu życie i że bez niego będzie musiała wyjść za rudego, więc lepiej wyjdzie na tym, że go nie zabije, tym bardziej, że jest bezbronny. Powiedział także, że to dla niej walczył ze smokiem, żeby zdobyć jej rękę. Opowiedział jej historię o dwóch jaskółkach i pokazał złoty włos wszyty w płaszcz, na co Izolda ucałowała chłopaka w geście pokoju i oddziała w bogate szaty. W dzień zebrania baronów Tristan posłał Giermka Izoldy po swoich rycerzy. Ci ubrani w bogate szaty przybyli na spotkanie. Egain Geren ogłosił, że będzie walczył z każdym, kto ogłosi go kłamcą w sprawie zabicia smoka. Izolda ogłosiła, że zna prawdziwego zabójcę smoka i poprosiła, żeby król odpuścił mu wszelkie winy, nieważne jak będą złe, jeżeli ten udowodni swoją rację. Król Irlandii zgodził się na tę propozycję, choć była ona nieco dziwna. Wtedy Lończyk ujawnił się, a jego rycerze stanęli po jego bokach. Wszyscy rozpoznali w tym momencie zabójcę Morhouta i kornwalskich rycerzy. Tristan otrzymał pocałunek łaski od króla mimo sprzeciwów baronów, którzy namawiali go do jego zabicia. Tristan pokazał język smoka i rzucił wyzwanie Rudemu, który jednak szybko przyznał się do oszustwa. Bohater ogłosił, że zabiera Izoldę do króla Marka i poprzysiągł na relikwie świętych zapewnić jej bezpieczeństwo. Izolda poczuła się oszukana, zaczęła drżeć ze wstydu i męki. Napój miłosny. Matka Izoldy dała służce Brangien magiczny napój miłosny i kazała go chronić aż do nocy poślubnej swej córki, aby wtedy małżonkowie go wspólnie wypili. Izolda wyruszyła wraz z Tristanem i całą podróż płakała. Gdy chłopak chciał ją pocieszyć, ta odtrącała go, pomyślała, że wyjdzie za niego, a nie za jakiegoś nieznanego króla. Po pewnym czasie przybyli na pewną wyspę, żeby zrobić sobie przerwę w podróży. Izolda wraz ze służką jednak zostały na statku, więc Tristan postanowił im towarzyszyć. Było tak gorąco, że Tristan i Izolda postanowili się czegoś napić. Myśląc, że nalewają sobie wino, wypili eliksir miłosny. Służka, gdy zobaczyła zakochaną parę, wyrzuciła puchar, z którego pili i krzyknęła: Izoldo, przyjaciółko moja, i ty, Tristanie, otoście wypili śmierć własną. Przez dwa dni nic nie jedli i nie pili, a trzeciego dnia pocałowali się. A Brangien, która to zobaczyła, rzuciła się i do nóg i wyznała prawdę o magicznym napoju. Lończyk stwierdził, że jest gotów umrzeć, jeśli taki go czeka los. A następnie kochankowie związani na zawsze pogrążyli się w miłości. Brangien wydana niewolnikom. Gdy dotarli do brzegu, król Marek wyszedł na spotkanie przyszłej żony. Po zaprowadzeniu jej do Tintagelu zakochał się w niej od razu. Wszyscy byli zachwyceni urodą Izoldy. 18 dni później Marek i Jasnowłosa wzięli ślub. Jednak Izolda nie była dziewicą, ponieważ spędziła noc z Tristanem na statku, a gdyby król się o tym dowiedział, to przegnałby dziewczynę. Brangien zaproponowała więc, że zajmie jej miejsce i będzie udawać królewnę, żeby Marek nie dowiedział się, że Izolda nie jest dziewicą. Dziwnym przypadkiem król niczego się nie domyślił i spędził noc ze służką. Bajarzy powiadają tutaj, że Brangien nie rzuciła do morza naczynia z winem nasyconym ziołami, niezupełnie wysączonym przez kochanków, ale że rano, skoro pani weszła kolej w łoże króla Marka, Brangien wlała do pucharu resztkę napoju i podała małżonkom, że Marek popił obficie, Izolda zaś się wylała swą cząstkę ukradkiem. Izolda zajęła miejsce służki nad ranem w łożu Marka. Królowa Izolda miała wszystko, ale żyła w żałobie. Spotkała się z Tristanem, ale nie mogła znieść tego, że Brangien zna ich tajemnicę. Kobieta postanowiła wprowadzić w życie okrutny plan. Kiedy Marek i Tristan byli na polowaniu, Izolda nakazała dwóm niewolnikom zabić Brangien w lesie i przywieźć jej język jako dowód wykonania zadania. W zamian zaoferowała im wolność i 60 sztuk złota. Wysłała służkę wraz z niewolnikami do lasu, aby poszukali dla niej ziół na cierpienie. Gdy przyszedł czas mężczyzny,
mężczyźni wyciągnęli broń. Służka zaczęła błagać litość, ale wtedy dowiedziała się, że zlecenie jest od królowej. Mężczyźni zaczęli pytać Brangien, dlaczego Izolda chce ją zabić. A ta, nie chcąc zdradzić tajemnicy swojej pani, wymyśliła historię, że to pewnie z powodu tego, że Izolda podarowała jej swoją białą szatę na noc poślubną, więc służka pożyczyła jej swoją. Niewolnicy, słysząc, jak Brangien mówi o królowej, niechaj Bóg w dobroci strzeże jej czci ciała życia, postanowili jej nie zabijać, gdyż uznali, że za taki czyn nikt nie zasługuje na śmierć. Przywiązali Suszkę do drzewa i odeszli, odcinając język młodego psa. Niewolnicy przedstawili język psa jako dowód. Izolda zapytała o ostatnie słowa przyjaciółki, a mężczyźni opowiedzieli historię o koszuli. Izolda, widząc odcięty język, zdenerwowała się. Wyparła zlecenie zabójstwa i kazała spalić niewolników. Jednak jeden z mężczyzn szybko przyznał się, że nie zabił Brangien i przyprowadził ją całą i zdrową przed oblicze królowej. Obie kobiety zaczęły się przepraszać nawzajem. Wielka sosna. Tristan i Izolda nie potrafili ukryć swych uczuć. Dzięki Brangien udawało im się dość długo, ale w końcu czterech nieprzychylnych Lończykowi baronów odkryło prawdę. Andred powiedział o romansie królowi Markowi. Ten z początku nie dowierzał, żądał dowodów, na co siostrzeniec nakazał mu się uważniej przyglądać parze. Marek postanowił, że tak zrobi. Zaczął śledzić Izoldę i Tristana. Gdy Brangien to zauważyła, ostrzegła kochanków. Król postanowił dla bezpieczeństwa jednak oddalić siostrzeńca i nakazał mu nigdy nie wracać do Tintagielu. Tristan próbował rozmawiać z wujem, ale ten wytłumaczył mu jedynie, że oskarżyciele nie dają mu spokoju i woli odprawić go na jakiś czas, ale niebawem po niego pośle. Baronowie ucieszyli się na te wieści. Tristan jednak nie potrafił opuścić kraju i zatrzymał się w mieście razem z Gorwenalem i Dynasem z Lidanu, także jego przyjacielem. Kochankowie oboje tęsknili i było im wstyd. Brangien, widząc ich cierpienia, zaplanowała intrygę, w której to Tristan i Izolda spotkać się mieli pod wielką sosną w sadzie pod zamkiem. Każdej nocy chłopak strugał małe gałązki, które wrzucał do źródła jako znak, że czeka już na swoją ukochaną. Służąca w tym czasie zajmowała czymś króla i baronów. Zakochani opowiadali sobie wtedy historię o znikającym, zaczarowanym zamku i przysięgali, że kiedyś wyruszą do kraju, gdzie będą mogli być razem. Andret jednak wciąż chciał nakryć Tristana i Izoldę. Postanowił zatem wynająć garbatego karła, Forcyna, który znał 7 sztuk wyzwolonych i magię, aby nakrył zdrajców. Mały zły człowiek, jak go nazwano, odprawił swoje czarodziejskie rytuały, następnie powiedział królowi, że wykryje zdradę dwojga. Wystarczy, że ogłosi, że udaje się na tygodniowe polowanie, a tak naprawdę w tym czasie wślizgnie się przez tylko mu znane miejsce do zamku i ukryje się w sadzie wraz z nim. Król wziął ze sobą łuk, a karzeł zaprowadził go pod wielką sosnę, na którą władca wspiął się, a następnie oddalił niskorosłego czarnoksiężnika. Szybko ujrzał Tristana przeskakującego przez ostre pale i rzucającego gałązki do jeziora. Wtedy chłopak zauważył odbicie króla w tafli jeziora, ale nie mógł już zatrzymać wyrzuconych do wody kawałków drewna. Nagle pod drzewem zjawiła się Izolda i usłyszała napinającą się cięciwę łuku. Widząc chłodnego, nie odzywającego się Tristana, zaczęła coś podejrzewać. Spojrzała na drzewo i dostrzegła w blasku księżyca cień swojego męża siedzącego na gałęziach. Nie wiedziała, że Tristan też wie o obecności króla, więc szybko zaczęła mówić pierwsza. Spytała go z oburzeniem, po co on ją tu ciągle wzywa i czego od niej chce ten pan Tristan. Chłopak pojął szybko, że królowa też wie o królu i zaczął udawać razem z nią. Mówił, że prosi królową o wstawiennictwo za nim. Król go wygnał z zamku i nie wie dlaczego. To też właśnie chciał, żeby się tu zjawiła i wytłumaczyła mu, co jest przyczyną tego zachowania. Izolda opowiedziała o ich rzekomym romansie i plotkach. Powiedziała przy tym, nigdy nie obdarzyła miłością żadnego mężczyzny prócz tego, który pierwszy wziął mnie dziewicę w ramiona. Następnie para zaczęła mówić pozytywnie o królu i wyzywać baronów od zdrajców. Izolda stwierdziła, że nie wstawi się za Tristanem, bo to by tylko potwierdziło plotki, ale współczuje mu tego, że jest niewinny. Króla Marka bardzo ta rozmowa przekonała. Królowa wróciła do swych komnat i opowiedziała wszystko Brangien. Tristan jeszcze chwilę narzekał nad swoim losem i oddalił się. Marek chłopakowi uwierzył, a Karła postanowił zabić. Frocyn, wyczytując w gwiazdach, że grozi mu śmierć, uciekł do Walii. Karzeł Frocyn. Marek w końcu uwierzył Tristanowi i pozwolił mu wrócić do zamku. W tamtych czasach wszyscy najwierniejsi towarzysze króla i królowej spali z nim w jednej komnacie. Lończyk zyskał pozwolenie, aby znów móc spać w jednej sali razem z władcą. Marek wybaczył również baronom i Karłowi, który wrócił na zamek, ale ci zamiast odpuścić wykrycie romansu Tristana i Izoldy, wściekli się jeszcze bardziej na dobroć króla. Przyłapując kochanków na ponownej schadzce, zaprosili króla do sali narad i zagrozili, że jeśli nie wygna siostrzeńca
siostrzeńca, to ci cofną się do swych zamków i będą z nim toczyć wojnę. Król spytał ich, w jaki sposób może odkryć zdradę Tristana i Izoldy. Ten powiedział, żeby Marek posłał Tristana z poselstwem do Carduel, do króla Artura. Tak, tego króla Artura. Przed wyjazdem władca ma opuścić komnatę o godzinie pierwszego snu. I tutaj ciekawostka. W średniowieczu sypiało się 2 razy po 4 godziny. Po pierwszym śnie, rozpoczętym zaraz po zachodzie, robiło się przerwę na 2 godziny rozmowy i tym podobne. Król właśnie w tym czasie miał wyjść z komnaty, aby Tristan i Izolda mogli się pożegnać, a on mógłby ich przyłapać na zdradzie. Gdy nadeszła noc, król powiedział siostrzeńcowi o poselstwie, które ma wykonać następnego dnia, po czym wszyscy poszli spać. W tym czasie Karzeł wysypał mąkę pomiędzy łóżkiem Tristana i Izoldy, aby zobaczyć ślady, jeśli któreś z nich przemieściłoby się do siebie, aby się pożegnać. Chłopak miał jednak lekki sen i dostrzegł podstęp Fortuna. O północy Marek i cała reszta wyszli z komnaty. Wtedy Tristan nie przeszedł po podłodze, aby nie zostawiać śladów mąki, tylko przeskoczył z łóżka na łóżko. Zapomniał jednak, że poprzedniego dnia został ranny przez dzika i nieprzewiązana rana otworzyła się, brocząc krwią na łoże Izoldy i na mąkę. Chłopak, słysząc zbliżające się kroki Karła i Marka do komnaty, wrócił na swoje miejsce i wraz z ukochaną udawali głęboki sen. Król zobaczył krew, więc baronowie pochwycili Tristana i zaczęli z niego szydzić. Chłopak błagał o oszczędzenie swojej ukochanej, ale władca zdecydował się ich oboje związać, a następnego dnia spalić na stosie. Skok z kaplicy. Wieść o kochankach szybko się rozeszła. Król pojechał na miejsce, gdzie wydawał zawsze wyroki i kazał tam wykopać dół. Następnie zwołał całą szlachtę o świcie. Wszyscy płakali z powodu tego, co się stało. Marek poinformował wszystkich o stosie i karze dla zdrajców. Wszyscy zaczęli prosić o łaskę dla kochanków, ale król nie był skory do takiej pobłażliwości. Kazał wezwać na miejsce Tristana, który miał związane ręce. Była to wielka hańba dla rycerza. Prowadzony chłopak zobaczył w drodze pędzącego Dynasa, swojego przyjaciela, który pędził do króla, aby ten zmienił zdanie co do wyroku. Przekonał strażników, żeby rozwiązali ręce Tristanowi. Po drodze mijali kapliczkę wzniesioną na skalę. Leończyk poprosił, żeby móc się tam pomodlić za swoją duszę. Strażnicy przystali na jego prośbę, a ten sprawnie wspiął się na chórek i wyskoczył z okna w przepaść. Bóg jednak go uratował i bezpiecznie posadził na skalę, która nazwana jest do dziś Skokiem Tristanowym. W dalszej ucieczce pomógł mu jego wierny druh Gorvenal. Dał mu miecz, ochraniacz ze stali i poprzysiągł, że jeżeli coś się stanie Izoldzie, to wspólnie ją pomszczą. Skok Tristana widział jakiś chłop, który wślizgnął się do komnaty Izoldy i wszystko jej powiedział. Ta rada, że jej kochanek jest bezpieczny, powiedziała, że nie dba już o nic. W końcu o ucieczce Tristana dowiedział się król Marek, który zapragnął, żeby Izolda cierpiała jeszcze bardziej. Kazał ją wlec ulicą aż do stosu. Wtedy Dynas z Lidanu zaczął prosić króla o łaskę dla niej, bo jako, że Tristan uciekł, to pewnie zemści się kiedyś za śmierć ukochanej. Jednak był wściekły. Kazał spalić zapłakaną Izoldę mimo tłumu przeklinającego króla i baronów. W ostatniej chwili jednak przed stos przybiegł o 100 trędowatych, którzy ogłosili, że spalenie Izoldy to nie będzie wystarczająca kara. Jeśli Marek naprawdę pragnie zemsty, to niech oddają trędowatym, którzy będą gwałcić ją aż do śmierci. Ich przywódca Iwon przekonał króla, że będzie to odpowiednia kara. Władca przystał na tę propozycję, mimo błagań Izoldy o spalenie jej. 100 trędowatych pochwyciło przerażoną kobietę i zabrało ze sobą. Idąc drogą, natknęli się na Tristana, który wyskoczył z zarośli na koniu i nakazał oddać mu ukochaną. Trędowaci rzucili się na niego, ale Tristan i Gorvenal ich pokonali. Nie wiadomo do końca, co się stało z Iwonem, przywódcą chorych. Opuszczając równinę, Tristan, Izolda i Gorvenal zapuścili się w las moreński, zbudowali szałas i żyli tak sobie życiem ciężkim, ale przyjemnym. Las moreński. Kochankowie żyli w nieprzyjemnym lesie, polowali na dziką zwierzynę, w tym czasie bardzo schudli i zbledli, ale kochali się, więc nie czuli smutku. W tym czasie spotkali pustelnika, brata Ogryna, który poinformował parę, że za pochwycenie Tristana będzie nagroda w wysokości 100 sztuk złota. Brat dał znać także chłopakowi, że żyje w grzechu i powinien błagać o wybaczenie, ale ten nie uważał, żeby zrobił coś złego. W tym momencie autorowi przypomniało się, że Tristan miał psa, co wabił się Łapaj. Odkąd opuścił go Tristan, pies bardzo za nim tęsknił. Baronowie postanowili więc wypuścić psa, aby ten poszukał swojego pana. Zwierzę doprowadziło ich aż do moreńskiego lasu, ale w tym momencie grupa poszukiwawcza postanowiła zawrócić. Pies odnalazł w końcu Tristana, królową i Gorvenala. Chłopak zdał sobie sprawę, że Łapaj może doprowadzić do nich króla i cały orszak poszukiwawczy. Chciał zabić pupila, ale Izolda odpowiedziała mu historię o psie, który polował bez szczekania. W końcu Tristanowi udało się tak wytresować psa, aby ich nie zdradził szczekaniem. Kochankowie żyli tak sobie przez prawie rok. Dobrze poznali las i wiedzieli, że nikt ich nie ścigał.
ściga, bo wszyscy bali się Tristana. Jednak pewnego dnia jeden z baronów, Gwenelon, ruszył na polowanie w okolice tego lasu. Zobaczył go Gorvenal, pozwalający paść się swojemu koniowi. Rozpoznał myśliwego jako jednego z większych wrogów Tristana i zasadził się na niego, odcinając mu głowę. Myśliwi, widząc ciało bez głowy, przerazili się potwornie, już nikt przez długi czas nie śmiał polować w tym lesie. Gorvenal powiesił głowę znienawidzonego mężczyzny nad szałasem i oboje z Lończykiem radowali się z jego śmierci. W czasie, gdy nikt nie śmiał odwiedzić lasu, Tristan zrobił sobie łuk niechybny, który zawsze trafiał w cel. Pewnego dnia położył się z ukochaną, kładąc między ich ciała nagi miecz. Jeden z leśniczych znalazł kochanków i przerażony pobiegł szybko do króla, aby powiedzieć mu, gdzie znajduje się para. Marek nakazał nikomu tego nie mówić, dał leśniczemu złoto, srebro i udał się do legowiska kochanków. Wszedł do szałasu i gdy miał już zabić parę, dostrzegł, że ich ciała oddziela nagi miecz. Był to znak, że nie pałają do siebie oni występną miłością, czyli taką, która polega na złamaniu reguł moralnych. Postanowił ich oszczędzić i zostawił znak, że tu był, ale ich ułaskawił. Rękawiczki oprzyte gronostajem, które otrzymał od królowej. Następnie zjął pierścień ze szmaragdem od Izoldy, który Marek dał jej w dzień zaślubin i włożył na to miejsce pierścień, który dała mu Izolda. Później wziął miecz, który oddzielał ciała kochanków, a którym Tristan zabił Morhouta i dał na to miejsce swój królewski miecz. Przegonił myśliwego i wrócił do zamku. Izolda, przebudzona koszmarem o dwóch lwach bijących się o nią, zobaczyła znaki od króla, ale ich nie zrozumiała. Oboje pomyśleli, że władca poszedł po posiłki i za chwilę tu wróci, więc uciekli do Walii. Pustelnik Ogryn. Po trzech dniach Tristan, polując na jelenia w nocy, zdał sobie sprawę, że król oszczędził go nie ze strachu, ale z miłości. Wrócił do Izoldy i po krótkiej rozmowie oboje postanowili wrócić do kraju. Postanowili udać się do Ogryna po radę. Tristan poprosił go o pomoc w uzyskaniu pojednania z wujem. Pomyślał, że jednak odda Izoldę władcy, a sam uda się na wygnanie do Bretanii albo Fryzji, do czasu aż Marek mu nie wybaczy. Pustelnik spisał list, w którym Tristan przyznaje się do winy i oddaje Izoldę w ręce męża i przypieczętował go swym pierścieniem. Lończyk udał się po kryjomu do okna komnaty, w której spał król i przekazał mu list, mówiąc, że chce otrzymać odpowiedź przywiązaną do ramienia czerwonego krzyża. Marek próbował zatrzymać siostrzeńca, ale było już za późno. Tristan wrócił do modlącego się pustelnika i płaczącej Izoldy. Szalony brud. Król zawołał kapelana, który otworzył pieczęć i przeczytał list. Było tam napisane, że Tristan stoczy walkę z każdym, kto powie, że kochał królową występną miłością. Tym samym prosi o łaskę dla Izoldy i stwierdził, że jest najwierniejszym sługą Marka, ale będzie służył królowi Gawii albo królowi Fryzji i odejdzie w zapomnienie, jeżeli ten o niego nie dba. Jeżeli jednak król nie godzi się na pojednanie, to chłopak odwiezie Izoldę do Irlandii. Baronowie zaczęli namawiać Marka, żeby wygnał Tristana i przyjął królową. Nikt nie śmiał wypowiedzieć Tristanowi wojny, więc władca zgodził się na te warunki i dał odpowiedź, przyczepiając ją do czerwonego krzyża. Tristan zabrał list do Ogryna, który go odczytał. Król Marek zgodził się na powrót Izoldy i wygnanie Tristana za morze. Kochankowie rozpaczali. Kobieta dała chłopakowi pierścień, a ten jej łapaja. Pierścień miał być dowodem na to, że kiedy Tristan zdecyduje się wysłać do królowej posłańca, to mając tę obrączkę, będzie wiadomo, że to poselstwo od chłopaka. Marek przyjął Izoldę z powrotem, ale pod warunkiem, że ta przejdzie próbę ognia. Ogryn kupił Izoldzie drogie ubrania, żeby ładnie wyglądała, gdy król pojedna się z nią w szalonym boże. Wszyscy udali się na spotkanie oprócz trzech zdrajców, których śmierć znowu autor zaspoilerował. Jeden umrze od miecza, drugi zginie przeszyty strzałą, trzeci utopiony. Leśniczy zaś, który zaprowadził króla do kochanków, zostaje zatłuczony kijami w lesie. Kochankowie żegnają się ostatni raz, a Izolda zapewnia, że gdy zobaczy pierścień z zielonego jaspisu, zrobi wszystko, co będzie w wiadomości od jej ukochanego i nic jej nie powstrzyma. Powiedziała także, żeby odczekał jeszcze parę dni, nim opuści kraj, bo boi się zdrajców i gniewu króla. Tristan powiedział, że ukryje się u leśnika imieniem Orri i powiedział, że poczeka na jej wieści od służącego Perynisa. Tristan jeszcze raz rzucił wyzwanie, oddając kobietę królowi, ale nikt go nie przyjął. Tylko baron Andrzej z Nikolu nalegał, aby król zatrzymał chłopaka przy sobie, ale źli baronowie przekonali władcę, aby wygnał Lończyka. Tak też się stało. Marek zaproponował siostrzeńcowi złoto i zapasy, ale ten nie przyjął darów i ruszył ku morzu. Wszyscy w kraju uradowali się na wieść o pojednaniu, a król postanowi uczcić to, wyzwalając setkę niewolników i pasując 20 giermków. Sąd przez rozpalone żelazo.
Trzech złych baronów poleciło królowi na jednym z polowań, aby Izolda przeszła próbę ognia, żeby udowodnić swoją niewinność. Kobieta miałaby chwycić rozpalone żelazo i przysiąc na kości świętych, że była wierna mężowi. Marek zezłościł się, że baronowie mówią o tym teraz, zamiast przyjąć wyzwanie Tristana, jak mieli okazję. I wściekły wygnał Denoalena, Andretta i Gondoina ze swojej ziemi. Król wrócił do zamku zdenerwowany. Izolda pomyślała, że odkryto, że Tristan nie opuścił jeszcze kraju, ale okazało się, że był on zły na baronów. Wytłumaczył żonie, co się stało, a kobieta powiedziała, że chce przejść próbę rozpalonego żelaza. I zaleciła jeszcze mężowi, żeby ten zwołał na jej oczyszczenie króla Artura, tak, tego króla Artura, i jego rycerzy, aby udowodnić przed wszystkimi swoją niewinność. Marek przystał na tę propozycję. Następnie Izolda wysłała posłańca do chatki Orriegoa, gdzie przebywał Tristan, i wytłumaczyła mu swój plan. Lończyk miał przebrany za pielgrzyma udać się na Białą Równinę, przebyć łodzią rzekę w miejsce, gdzie będą rycerze króla Artura. Wtedy Tristan jako pielgrzym przyjdzie jej z pomocą. Później następuje przeskok, w którym opisana jest śmierć leśnika, który zdradził miejsce pobytu ukochanych królowi Markowi. Perynis, sługa Izoldy, usłyszał pijanego leśnika, który chwalił się swoim postępowaniem. Perynis zaczął go gonić i roztrzaskał mu czaszkę, kiedy ten wpadł w zastawioną przez siebie pułapkę na wilki i dziki. Gdy nastał dzień sądu, wszyscy przybili na Białą Równinę. Na drugim brzegu byli rycerze króla Artura. Tak, tego króla Artura. A przed nimi Tristan, w łodzi udający pielgrzyma. Łódź Marka i Izoldy zbliżała się do brzegu. Wtedy Izolda poprosiła, żeby ktoś ją przeniósł na brzeg, żeby nie pobrudziła sobie sukni. Jakiś rycerz rozkazał to zrobić Tristanowi, udającego pielgrzyma. Chłopak chwycił ją w ramiona i przeniósł na brzeg. Zgodnie z poleceniem kobiety udał, że się potyka. Kobieta rozebrała się, zostając jedynie w jasnej sukni, po czym przysięgła na święte przedmioty, że jedynie dwóch mężczyzn trzymało ją w ramionach. Król Marek i ten pielgrzym, co ją przeniósł przez brzeg, i się wywalił. Następnie zanurzyła rękę w ogniu i wyciągnęła płonące żelazo. Przeszła 10 kroków i zrobiła z dłoni znak krzyża. Jej ciało nie było poparzone, gdyż powiedziała prawdę. Głos Słowika. Tristan wrócił do chaty i czekał 3 dni, zanim opuścił Izoldę. 4. dnia stwierdził, że jedzie do Walii. Po drodze mijał sosnę, pod którą niegdyś spotykał się z ukochaną. Postanowił zbliżyć się do zamku. Izolda, czuwająca obok śpiącego Marka, usłyszała głos Słowika. Był to Tristan, który czekał na nią w oknie. Kobieta minęła 10 strażników i pod drzewami, mimo króla i mimo stróżów, kochankowie wiedli swe wesele i swe miłowanie. Tristan zdecydował się nie opuszczać kraju i dalej spotykał się z Izoldą, ale pewnego dnia nakrył ich sługa, który poszedł z tą wiadomością do baronów. Andre, Denoalen i Gondoin zaplanowali, że ktoś uchyli lekko gałęzią okno, w której widać śpiącą Izoldę. Nakryć miał ich Gondoin. Tristan, idąc na spotkanie z ukochaną, zobaczył go. Chciał go najpierw zabić mieczem, a później łukiem, ale zrezygnował z tych zamiarów dla bezpieczeństwa. Następnie dostrzegł Denoalena na koniu z 2 psami. Tym razem zabił barona i obciął mu głowę, a później warkocze, żeby pokazać je kochance. Spotkał się z Izoldą w komnacie. Nie wiedział, że obserwuje ich Gondoin, ale Izolda dostrzegła jego cień. Chłopak chwalił się zabiciem barona. Jego ukochana poprosiła go, żeby pokazał jej, jak się napina łuk, i kazała wycelować w miejsce, gdzie znajdował się podglądacz. Tristan, rozumiejąc w połowie, o co jej chodzi, przebił oko i mózg drugiego barona. Izolda kazała uciekać chłopakowi, wiedząc, że o całym planie wie główny złoczyńca całej tej bajki, czyli Andret. Perynis ukrył ciała baronów, a kochankowie ostatecznie się pożegnali. Dzwonek cudowny. Tristan pojechał do Gali, do Duka Żylenia, który przyjął go chętnie. Razem z nim ucztował i przeżywał przygody. Tristan jednak był smutny, więc Duke, żeby go pocieszyć, kazał przyprowadzić zaczarowanego pieska Milusia od wróżek z wyspy Awalońskiej. Na szyi piesek miał dzwoneczek, który uśmierzał wszelki ból, i Tristanowi zrobiło się lepiej. Postanowił, że zdobędzie zwierzę dla Izoldy. Zaproponował Duke'owi Galów, że zabije dla niego Urgana Włochatego, olbrzyma pobierającego haracz od mieszkańców jego ziem, w zamian za cokolwiek zapragnie. Władca się zgodził, więc Tristan zabił giganta i przyniósł Żyleni prawą dłoń Urgana. Duke oferował rycerzowi w zamian swą siostrę i pół królestwa, ale Tristan chciał Milusia. Izolda otrzymała pieska z rąk sprytnego Walijczyka, którego jej ukochany wysłał z prezentem. Królowa skłamała Markowi, że to prezent od jej matki. Czarodziejskie zdolności dzwoneczka odkryła dopiero po czasie. Zdecydowała, że nie chce czuć radości, jeżeli Tristan był gotów poświęcić swoją radość dla niej, więc wyrzuciła magiczny dzwonek w toń wody. Izolda o białych dłoniach. Para nie mogła o sobie zapomnieć. Tristan podróżował po świecie, aby zatrzeć wspomnienie o ukochanej. Rochaut, dzierżący słowo, przyjął go w Loni, ale chłopak ruszył dalej do Fryzji, Gawii, Alemanii i Hiszpanii. Po 2 latach Tristan wraz z Gorvenalem dotarł do Bretanii na opustoszałe równiny.
Po kilku dniach dotarli do domu pustelnika, który ich nakarmił i opowiedział, że Duke Hoel rządził tu niegdyś. Wtedy to była piękna kraina, ale teraz po wojnie z Riolem z Nantes wszystko zostało zniszczone. Riol był lennikiem Hoela, który miał piękną córkę. Riol chciał się z nią ożenić, ale Duke się nie zgodził, więc jego lennik starał się ją uprowadzić i tak doszło do wojny. Hoel przegrywa zatarg, tylko zamek Karcheń leżący 2 mile stąd się wciąż utrzymuje. Tristan postanowił się tam udać. Przy zamku spotkał grupkę ludzi, wśród których był Hoel i jego synka Herdyn. Lończyk przedstawił się jako król Tristan, sługa króla Marka i zaoferował Duke'owi swe usługi. Ten po krótkiej rozmowie zdecydował się go przyjąć za namową syna. Hoel oprowadził rycerzy po zamku i pokazał komnatę jego żony i córki, które śpiewały angielską balladę o pięknej duecie, opłakującej niewracającego Dona. Siostra Duke'a świetnie haftowała stułę, czyli taką długą szatę. Hoel opowiedział, że ma świetny dryg do tego, więc nazywa ją Izoldą o białych dłoniach. Tristana rozbawiło, że dziewczyna ma tak samo na imię co jego ukochana. Następnego dnia Tristan i rycerze wyjechali z zamku, atakując obóz Riola. I tak co jakiś czas wyjeżdżali, atakowali obóz przeciwnika i wracali do zamku. W tym czasie Tristan i Kaherdyn przysięgli sobie przyjaźń. Kaherdyn w tym czasie opowiadał, jak to Izolda o białych dłoniach jest wspaniała i jaka to nie jest skromna. Pewnego dnia Riol zaatakował zamek. Podczas walki Tristan uratował życie Kaherdynowi, kiedy Riol bronił przed nim swojego brata. Riol zabił konia Tristana, więc ten nazwał go tchórzem. Walczyli ze sobą na gołej ziemi. Tristan rozwalił przeciwnikowi głowę i wziął go do niewoli. Tam Riol na nowo przysiągł służbę Hoelowi i obiecał odbudować spalone wsie oraz grody. Kaherdyn polecił ojcu zatrzymać Tristana, bo dzielny z niego woj. Hoel zaproponował Tristanowi ślub ze swoją córką Izoldą o białych dłoniach. Chłopak zgodził się bez wahania. W noc poślubną jednak zsunął mu się pierścień z jaspisem, który dała mu Izolda o jasnych włosach. Lończyk zdał sobie sprawę, że zdradził swoją ukochaną, żeniąc się z inną Izoldą. Powiedział jej więc, że po zabiciu smoka obiecał Matce Bożej, że nie tknie swojej żony nawet przez rok. Dlatego też nie spędzi z nią tej nocy. Następnego dnia, gdy służki ubierały ją w suknię poślubną, Izolda zdała sobie sprawę, że nie zasługuje na to, by nosić takie szaty. Kaherdyn. Parę dni później wszyscy pojechali na polowanie. Koń Izoldy o białych dłoniach wpadł w kałużę i ochlapał ją całą. Kobieta zażartowała sobie, że kałuża odważyła się na więcej niż Tristan. Kaherdyna mocno zaskoczyła ta informacja. Powiedział Tristanowi w chatce leśniczego, że jeśli nie spędzi nocy z jego siostrą, to on go wyzywa na pojedynek. Lończyk opowiedział przyjacielowi całą historię swojego życia, a Kaherdyn nieco połagodniał i rzekł, że za 3 dni da swoją odpowiedź. Tymczasem jasnowłosa Izolda tęskniła za Tristanem od 2 lat, nie miała od niego żadnych wieści. Kanado, który wiele razy wyznawał jej miłość, ale był odrzucany mimo swojej nieprzeciętnej urody, przybył do jej komnat, kiedy ta śpiewała i powiedział o wieści głoszącej, iż Tristan wziął za żonę inną Izoldę. Ponownie wyznał jej miłość, ale ta ponownie go odrzuciła i zaczęła płakać nad swoim losem i zdradą Tristana. Po 3 dniach Kaherdyn powiedział Lończykowi, że ma plan. Oboj popłyną do Cornwalli i jeśli okaże się, że uczucia Izoldy do Tristana przeminęły i na odwrót, to bez wahania chłopak będzie mógł zrobić dziecko jego siostrze. Postanowili po drodze schronić się u przyjaciela Tristana, Dynasa z Lidanu. Spotkali go śpiącego na koniu. Zaczęli go prowadzić do zamku. Po drodze Dynas się obudził i ucieszył na widok przyjaciela. Opowiedział, że królowa wciąż tęskni, ale żeby Lończyk lepiej dał jej spokój. Tristan poprosił przyjaciela o pomoc w spotkaniu z królową i dał mu pierścień zielonego jaspisu jako dowód, że to wiadomość od niego. Królowa i król mieli za 3 dni udać się na białe równiny na wielkie polowanie, więc w tym czasie Dynas ich ugościł. Dynas z Lidanu. Dynas ruszył do zamku z pierścieniem z jaspisu. Zastał królową i króla grających w szachy. Lidańczyk parę razy wskazał szachy, tak aby Izolda Złotowłosa zobaczyła, że w ręce trzyma pierścień od Tristana. Ta natychmiastowo pojęła, o co chodzi. Przypadkowo przewróciła parę pionków, twierdząc, że to chyba kończy grę. Później kobieta odbyła z Dynasem rozmowę sam na sam. Dowiedziała się, że Tristan wziął ślub, ale wciąż ją miłuje i że chce się z nią spotkać. Tristan, ukryty w krzakach głogu, miał się z nią spotkać po drodze do Białej Równi. Prowadziły tam 2 ścieżki. Jedna, którą jechał jechać orszak z królem i królową, a druga opuszczona, na której czekali rycerze Tristana. Kaherdyn czekał z Lończykiem w krzakach, obserwując pochód. Bretończyk 2 razy wziął służące za Izoldę, ale dopiero 3, która nadjechała, była tą właściwą. Tristan wystawił z liści gołąskie leszczyny, do której umocowany był pęd wiciokrzewu i zagwizdał jak ptak. Izolda powiedziała, żeby ptak, który tak pięknie śpiewa, poleciał z nią do zamku świętego Łubina. Tymczasem jeden z rycerzy Blecheri dostrzegł rycerzy Tristana. Ci zaczęli uciekać, ale rycerz podążył za nimi, myśląc, że Tristan jest wśród nich i krzycząc, żeby go zatrzymał. Udało mu się złapać jedynie konia, ale zgraja uciekła. Rycerz następnie udał się do królowej, mówiąc, że widział Tristana, który nie zatrzymał się, mimo że 3 razy zaklinał się na imię Izoldy, żeby nie uciekał. Na dowód dał jej konia. Izolda pomyślała, że Tristan z niej zadrwił i tak naprawdę nie chce się spotkać, więc wysłała swojego sługę, żeby powiedział chłopakowi,
chłopakowi, że nie chce go więcej widzieć. Sługa Perynis przekazał całą tę historię Tristanowi, ale on stwierdził, że to głupota, nie mógł uciekać przed żadnym rycerzem, jak nawet nie miał konia. Gdy Gorwen, Alcahedren i rycerze wrócili do Lończyka, wszystko się wyjaśniło. Tristan kazał słudze, aby wszystko wytłumaczył Izoldzie, ale ta mu nie uwierzyła. Oskarżyła Perynisa o zdradę i wygnała go. Tristan nie otrzymał żadnej odpowiedzi od sługi, więc przebrał się za trędowatego i poszedł do zamku świętego Łubina. Spotkał tam królową, ale ta, gdy go poznała, kazała go przepędzić i wyśmiała go. Smutny Tristan opuścił kraj i wrócił do Brytanii. Gdy Izolda dowiedziała się od Dynasa, że Tristan był załamany opuszczając kraj, bo naprawdę ją kochał, to zaczęła myśleć, że Lończyk chyba z niej nie drwił i załamała się. W ramach żałoby za karę zaczęła na siebie nakładać włosiennicę, czyli taką bardzo szorstką tkaninę. Szaleństwo Tristana. Lończyk wrócił do Brytanii, do żony i Hoela, ale wciąż czuł smutek i tęsknił za jasnowłosą Izoldą. Bardzo długo żył bez celu, aż w końcu postanowił, że znów odwiedził kochaną. Ubrany jak żebrak, ruszył pieszo aż do morza. Żeglarze, którzy płynęli właśnie do Tyntagielu, przekonał, żeby wzięli go ze sobą. Po 6 dniach dotarł, gdzie chciał. Wiedział, że próba dostania się do zamku jest jak samobójstwo, ale on już nie dbał o życie. Ściął swoje ciemnoblond włosy, zrobił sobie maczugę z gałęzi, zmienił się na ubranie z rybakiem i posmarował magicznym makijażem twarz, tak żeby zmienił się z wyglądu nie do poznania. Przy bramie powiedział, że został wysłany, żeby usługiwać królowi, że jest synem Urgana Włochatego. Strażnik uwierzył w to i wpuścił Tristan do zamku. Wywijał maczugą jak szalony, więc za takiego go wszyscy brali. Zaczęli się go z niego śmiać. Król Marek, widząc jak wszystkich bawi dziwna pokraka, kazał, żeby zbliżyła się do niego i zapytał ją o powód przybycia. Tristan powiedział zmienionym głosem, że przybył do Izoldy, bo jego siostra Brunhilda wygląda identycznie i że się chętnie z władcą na Damulki zamieni. Marka to rozbawiło i postanowił zrobić z chłopaka swojego błazna. Spytał pokrakę, dlaczego królowa miałaby chcieć być z takim brzydalem. On odpowiedział, że dlatego, że jest Tristanem. Izolda uznała, że to słaby żart i kazała brzydala wyrzucić za drzwi. Tristan jednak zaczął opowiadać szczegóły z ich wspólnego życia, których błazen nie powinien znać, jak na przykład wypicie wspólnie mikstury miłości na statku. Marka bardzo to rozbawiła, Izolda chciała wyrzucić dziwaka z zamku. W końcu król postanowił udać się na polowanie, a zapłakana Izolda wróciła do komnaty, opowiadając wszystko Brangien. Służka stwierdziła, że tym błaznem mógł być Tristan, ale Izolda wyśmiała ją, że Tristan jest przeciwprzystojny, a to było jakieś pokraczne brzydactwo z dziwnym, nienaturalnym głosem. Brangien postanowiła to sprawdzić, udała się do sali, gdzie siedział przebrany Loń. Służka nazwała chłopaka szpetnym szaleńcem, nie wierząc, że to mógłby być rycerz, i wróciła do komnaty Izoldy. Brzydal podążył za nią i gdy zobaczył piękną ukochaną, chciał ją uściskać. Ta jednak, brzydząc się brzydkiego brzydala, odtrąciła go. Tristan zdenerwował się, że nie sądził, że dożyje dnia, kiedy Izolda złotowłosa go odtrąci. Ta wciąż wątpiła, czy to naprawdę on, więc chłopak zaczął opowiadać kolejne szczegóły z ich życia i ich przygodach, jakie razem przeżyli. Kobieta jednak nie mogła uwierzyć, że była kiedyś zakochana w kimś, kto teraz jest taką ohydną i szaloną pokraką. Tristan nie miał już pomysłu, jak jej udowodnić, że to on, więc powiedział, że pies łapa i go na pewno rozpozna. Brangien przyprowadziła zwierzę, które od razu rzuciło się na szyję swego ukochanego pana. Przynajmniej piesek nie zwracał uwagi na wygląd. Następnie Lończyk pokazał królowej pierścień z jaspisu. Dopiero wtedy uwierzyła i krzyknęła, cytuję, bierz mnie, Tristanie. Ale Tristan już nie był taki miły. Zmienił głos na normalny i powiedział, że gdyby nie łapaj, to by nie uwierzyła mu nigdy. Dźwięki serca winnaś była usłyszeć, stwierdził. Izolda, nie mając pomysłu, co zrobić, zaczęła mówić, że tylko udawała, że go nie poznaje, bo to pełno zdrajców w zamku i tak dalej. W końcu zemdlała, widząc, że jej argumenty są słabe. Potem weszli razem pod zasłonę. Co tam robili, nikt nie wie. Następnie Tristan został umieszczony pod schodami jak pies, a wszyscy słudzy bili go i wyśmiewali, ale dzięki temu chłopak raz za czas mógł ściągnąć ubranie i odwiedzić znowu swą ukochaną Izoldę. W końcu znów ktoś się domyślił, jakaś służka ostrzegła barona Andretta. Ten postawił 3 strażników przed jej komnatą. Gdy Tristan chciał ją odwiedzić, ci zagrozili mu przejście, ale ten zaczął szaleć i wymachiwać maczugą, więc się go przestraszyli i wpuścili do królowej, za którą powinni oddać życie. Tristan domyślił się, że znów ich nakryli, więc powiedział Izoldzie, że musi uciekać. Ta stwierdziła, że chce uciec razem z nim do dalekiego kraju, jak kiedyś jej obiecał. Gdy chłopak ją zawoła, oboje uciekną. Po wyjściu z komnaty jacyś szpiedzy rzucili się na Lończyka, ale ten ich wyśmiał i zaczął coś bredzić jak to szaleniec, więc ci dali mu spokój, a ten odszedł tańcując. Śmierć. Tristan powrócił do Karchenia, do Brytanii i wdał się tam w bitwę z baronem Bedalis. Zabił 7 braci, ale zraniono go zatrutą lancą. Wiedział, że umrze, więc zechciał na koniec zobaczyć swoją ukochaną Izoldę. Nie jego żonę Izoldę o białych dłoniach, żonę jego wujka Izoldę jasnowłosą. Wezwał Kahedryna i będąc z nim sam na sam, opowiedział mu wszystko. Przyjaciele płakali wspólnie. Podsłuchiwała ich żona Tristana. Szwagier powiedział, że przywiezie kobietę do Lończyka, a ten dał mu pierścień z zielonego jaspisu, znak kochanków. Kahedryn miał go pokazać Izoldzie złotowłosy i przypomnieć, że wspólnie z Tristanem wypiła eliksir młości i że ten przysiągł jej, że nigdy nie będzie nikogo innego kochał. Powiedział jeszcze, że ma 40 dni na przywiezienie Izoldy, a później umrze, więc jeśli uda mu się ją sprowadzić do Brytanii, to niech wywiesi biały żagiel na statku, jeśli nie, to czarny. Podobna sytuacja jak z mitu o Egeuszu.
Usłyszała to wszystko żona Tristana, która była smutna i wściekła zarazem. Postanowiła, że się zemści na niewiernym mężu, ale na razie będzie udawać, że wszystko gra. Kaherdyn, przebierając się za kupca i mówiąc siostrze, że jedzie szukać lekarza dla Tristana, popłynął do Kornwali. Gdy dostał od króla Marka pozwolenie na handel, dał Izoldzie złotą klamrę i pokazał pierścień z jaspisu. Ta wzięła go na pobocze i dowiedziała się o wszystkim. Kazała czekać Bretończykowi ze statkiem następnego dnia, a reszcie ogłosiła, że wybiera się wtedy na polowanie. Nie przewidziała jednak, że będzie towarzyszył jej ten zły Duke Andred. Podczas polowania wypuścił on sokoła za bażantem. Izolda stwierdziła, że ten ptak to chyba poleciał do portu i usiadł na jakimś maszcie. Andred stwierdził, że to ten sam statek, który przybył kupiec, który dał królowej złotą klamrę. Królowa weszła na statek Kaherdyna i Duke Andred chciał zrobić to samo, ale dostał wiosłem w twarz. Kaherdyn utopił go krzycząc: "Umieraj, zdrajco!" Tak zginęło wszystkich czterech zdrajców miłości Tristana i Izoldy. Tristan żył tylko dlatego, że chciał zobaczyć ostatni raz ukochaną, ale w tym czasie zerwała się burza. Gdy przeszła, Kaherdyn rozwinął biały żagiel, później nastąpiła cisza morska i nie było wiatru. Izolda czuła, że już nie zobaczy więcej Tristana żywego. W końcu zobaczyli port. Tristan przykuty do łoża usłyszał od żony, że statek Kaherdyna przybył. Na pytanie, jaki ma żagiel, kobieta odpowiedziała, że cały czarny. W ten sposób się zemściła. Tristan rzekł po trzykroć: "Izold, przyjaciółko moja", a za czwartym razem oddał ducha. Gdy Izolda jasnowłosa dotarła do brzegu, usłyszała lamenty, płacze i dzwony. W komnacie została Izolda o białych dłoniach, która ryczała oszalała przez to, co zrobiła. Jasnowłosa kazała jej odejść, mówiąc, że ona bardziej Tristana kochała. Następnie uściskała kochanka, pocałowała go i też umarła. Gdy król Marek dowiedział się o wszystkim, przybył do Brytanii i kazał zrobić dwie trumny i w Cornwalli pochował je w dwóch grobach. Jednak z ciała Tristana wyrósł głuk z mnóstwem kwiatów, który wznosząc się ponad kaplicę, zanurzył się w grobie Izoldy. Trzy razy gościnono i on trzy razy odrósł w ten sam sposób. W końcu król Marek zakazał gościnać i tak kochankowie na wieki pozostali razem. Panowie miłościwi, dobrzy rybałtowie dawnych czasów, Beroul Thomas i przewielebny Eilhart i mistrz Gottfried opowiedzieli tę opowieść dla tych, którzy miłują, nie dla innych. Przekazują wam przeze mnie pozdrowienie. Pozdrawiają tych, którzy tkwią w zadumie i tych, którzy są szczęśliwi, nienasyconych i pragnących, tych, co są radośni i tych, co są stroskani słowem wszystkich miłośników. Oby mogli znaleźć tu pociechę przeciw odmienności, przeciw niesprawiedliwości, przeciw urazie, przeciw cierpieniu, przeciw wszystkim niedolom miłowania.